przez dziesięciolecia tworzyły szczególny nastrój podczas nabożeństw. Teraz wydają z siebie ostatnie dźwięki. Wierni zbierają pieniądze na remont organów w bydgoskim kościele Klarysek. Małgorzata Rogatty, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Zagram gamę. Nie ma dźwięku. Muzyka kościelna z pewnością bardzo mocno wpływają na jakość liturgii. Myślę, że bydgoszczanie mają naprawdę wielkie serca i damy radę. Ten temat za chwilę, a na początek skrót najważniejszych informacji. Zbrodnia bez kary. Przynajmniej kilkanaście osób w Polsce wie dokładnie, jaki był scenariusz tego morderstwa. Uduszenie przyczyną śmierci Piotra Bartoszcza. On, jak i jego rodzina byli obserwowani. Prowadzono bardzo rozbudowane czynności inwigilacyjne tej rodziny. Szkoła z nowym patronem. Dzisiejszy dzień jest takim dniem, który ustali już wreszcie tożsamość naszej szkoły. Dzisiaj przypada 40. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego. Całym swoim życiem dał przykład, w jaki sposób rzetelnie dla ojczyzny pracować. Lubicz ma darmową komunikację publiczną. Z przyjemnością skorzystam. To jest oferta skierowana do osób starszych, niepracujących, wykluczonych społecznie. Nie ma odpowiedzi na pytanie, kto zabił w 1984 roku Piotra Bartoszcze, działacza Rolniczej Solidarności. Jak się dowiedzieliśmy, IPN umorzył postępowanie w tej sprawie z powodu niewykrycia sprawców. Kilka lat temu wszczęto na nowo śledztwo dotyczące zbrodni komunistycznej popełnionej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ale mimo działań prokuratury nie udało się znaleźć dowodów, które pozwoliłyby kogokolwiek oskarżyć. Udało się jednak udowodnić, że Bartoszcze został zamordowany. Jako przyczynę śmierci podaje się uduszenie. Marzec 81 rok. Strajk okupacyjny siedziby Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. Od tego momentu Piotr Bartoszcze zaczyna otrzymywać groźby. Jeśli się nie wycofa, to spotka go jakieś nieszczęście. Angażował się w działalność opozycyjną wraz z bratem Romanem i ojcem Michałem. Wspólnie walczyli w chłopskiej Solidarności. Nazwisko Bartoszcze znała cała Polska. 3 lata później, w lutym 1984 roku, w nocy samochód Piotra Bartoszcze znaleziono w kanale Smyrna w gminie Radłówek. Jego samochód, Bosto Syrena, stał w tym kanale. Tak na czterech kołach prosto stał. I co pamiętam, szyba tylna z tych drzwi była tak jakby położona w tym samochodzie, leżała. Popatrzyłem, no i wróciłem do domu, ale Roman go szukał, chyba 2 dni go szukał. Roman Bartoszcze odnalazł ciało brata w studzience melioracyjnej, ułożone w nienaturalnej pozycji. Przyjaciele odnaleźli na polu odciśnięte ślady co najmniej 3 osób. Prowadziły do studzienki. Prokuratura bardzo szybko umorzyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Uznano, że działacz Solidarności zginął na skutek wypadku komunikacyjnego. Drugie śledztwo w 1995 roku również zostało umorzone. Dopiero w 2016 pion śledczy szczecińskiego oddziału IPN podjął decyzję o wznowieniu postępowania. Opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz inne dowody wskazały jednocześnie na zabójstwo. Piotr Bartoszcze został uduszony poprzez włożenie mu do ust jakiegoś materiału. W trakcie śledztwa nie udało się jednak wskazać sprawców mordu politycznego. Postępowanie umorzono. Największą trudnością było zniszczenie akt dotyczących rodziny Bartoszczów. Kompletne wyczyszczenie tych materiałów archiwalnych po byłej Służbie Bezpieczeństwa. Odchodzą świadkowie, pewne nieprawidłowości z dowodami rzeczowymi, do których już nie można aktualnie wrócić. Według IPN-u Piotr Bartoszcze zginął z rąk funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. On, jak i jego rodzina byli obserwowani. Prowadzono bardzo rozbudowane czynności inwigilacyjne tej rodziny. I zapewne funkcjonariusze, wykorzystując ten fakt, jaki zaistniał tej nocy, wykorzystali tą okazję. Dla byłych działaczy Solidarności i zarazem przyjaciół Piotra Bartoszcze umorzenie postępowania jest ogromnym zaskoczeniem. Także z powodu nieprzesłuchania szeregu świadków, m.in. byłych opozycjonistów, którzy skrupulatnie zbierali informacje i dowody po śmierci Piotra Bartoszcze. Przynajmniej kilkanaście osób w Polsce wie dokładnie, jaki był scenariusz tego morderstwa i zna personalne rozwiązania, no to wydaje mi się, że prokuratura też mogła zrobić troszeczkę wysiłku, wykonać i zdobyć te informacje. Jeżeli nie była w stanie, to jesteśmy do dyspozycji.
Także te, zdaniem Marka Koczwary, dotyczące nazwisk sprawców mordu. Nazwiska na pewno niebezpieczne, bo to są ludzie, którzy dokonali mordu. Zresztą najprawdopodobniej nie tylko tego. Natomiast no, dla nas, wie pani, to już są lata, nie odbieramy tego w kategoriach niebezpieczeństwa osobistego. To zresztą nazwiska związane z regionem? Tak. A jak bardzo? To, naszym zdaniem to są oficerowie Służby Bezpieczeństwa, którzy służyli w Bydgoszczy. Nie przeszli weryfikacji. Wielkim szokiem dla mnie jest to, że teraz te śledztwo zostało umorzone. Liczyli na wyjaśnienie morderstwa wyjątkowego człowieka i przyjaciela. To na ich wniosek byłych działaczy opozycji IPN wznowił śledztwo. Są też osoby, które są już naprawdę stare i prawdopodobnie no, lada moment i to zginie. Więc mamy ich zeznania na papierze potwierdzone i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, jak to nie wystarczyło, to ja już nie wiem, co może być. Teraz patrzą z nadzieją w kierunku prokuratury generalnej. Liczymy, że prokuratura uzna, że to jest klęska i porażka i że zrobi wszystko, żeby no, nie pogodzić się z tym faktem. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Szkoła podstawowa w Białych Błotach ma nowego patrona. Od dziś nosi imię Mariana Rejewskiego, wybitnego matematyka i kryptologa, który w 1932 roku złamał kod Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. W uroczystości przekazania sztandaru wzięła udział m.in. córka Mariana Rejewskiego, Janina Sylwestrzak. Nadanie imienia szkole było okazją do upamiętnienia 40. rocznicy śmierci kryptologa. Usiąść na ławce przy tak zasłużonym człowieku to prawdziwy zaszczyt. W 1932 roku Marian Rejewski, bydgoszczanin, jako jeden z trzech kryptologów złamał kod Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. Tym samym przyczynił się do skrócenia II wojny światowej. Niemcy od lat 20. kodowali swoje meldunki za pomocą maszyn szyfrujących. Przechwytywane przez polski wywiad informacje były więc bezwartościowe. One dotyczyły ruchu poszczególnych wojsk, to były polecenia, rozkazy różnego rodzaju i dzięki temu udało się stwierdzić, gdzie Niemcy będą swoje jednostki przesuwali. Dlatego władze utworzyły specjalną komórkę, która miała rozpracować Enigmę. W jej skład weszli najwybitniejsi studenci matematyki Uniwersytetu Poznańskiego, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski. On nie miał dostępu do maszyny rzeczywiście takiej, jak używali Niemcy, ale on ją całą zrekonstruował i znalazł sposób na to, żeby bardzo zredukować liczbę możliwych kluczy, które należało sprawdzić. Przez lata praca Rejewskiego była owiana tajemnicą. Zaczął o niej opowiadać dopiero na emeryturze i opisał we wspomnieniach w latach 60. Moich ust nie dowiedzieli się absolutnie niczego. I nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł skądinąd wiedzieć, nie. Dziś już wiadomo, jak praca Polaków wpłynęła na losy świata. Mimo to wciąż nie doczekali się uhonorowania najwyższym odznaczeniem państwowym. Lokalni działacze wystąpili do prezydenta z wnioskiem o pośmiertne nadanie Orderu Orła Białego. Nie ma, jeśli chodzi o osoby związane z II wojną światową i z kryptologią, znamienitszych i równych tej trójce. Państwa, które brały udział w koalicji, doceniają to, co zrobili ci trzej Polacy, między innymi Marian Rejewski. Żywym pomnikiem genialnego bydgoszczanina są miejsca, w których kultywuje się jego pamięć. Szkoła podstawowa w Białych Błotach przyjęła imię Mariana Rejewskiego. Dzisiejszy dzień jest takim dniem, który ustali już wreszcie tożsamość naszej szkoły. W uroczystości wzięła udział córka bydgoskiego kryptologa Janina Sylwestrzak. Chciałabym, żeby od czasu do czasu były jakieś pogadanki na ten temat, żeby to nie było tylko tak, a że to była szkoła tam właśnie jakaś i wszyscy o wszystkim wiedzą i już nie trzeba o tym nic mówić. Trudny patron, myślę, że i dla dyrekcji, i dla uczniów, no ale z tym się trzeba zmagać. Marian Rejewski zmarł 13 lutego 1980 roku. Pochowano go na warszawskich Powązkach. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Koszubsko-Pomorskiego, wydał oświadczenie w sprawie wydarzeń, które miały miejsce podczas obchodów setnej rocznicy zaślubin Polski z Bałtykiem. Uroczystości, które miały uczcić odzyskanie przez Polskę dostępu do morza po I wojnie światowej, odbyły się 10 lutego w Pucku, a ich zwieńczeniem było przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Zostało ono jednak zakłócone przez demonstrację działaczy KOD-u.
Marionetka, kłamca, będziesz siedział, demokracja. Te słowa padły ze strony manifestujących podczas obchodów. Prezydent podkreślił, że powrót Polski do morza należał do najważniejszych wydarzeń, które Polskę ukształtowały i budowały nasz kraj. Jednak przez większość prawie 10-minutowego wystąpienia słychać było głośne gwizdy i hasła skandowane przez demonstrantów, którzy zgromadzili się po drugiej stronie nabrzeża. Dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu. Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, dla naszych marynarzy. Współorganizatorem uroczystości odnowienia aktu zaślubin Polski z Bałtykiem było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jego przewodniczący Jan Wyrowiński w swoim oświadczeniu wyraził oburzenie i dezaprobatę dla demonstrujących, którzy jego zdaniem wykorzystali uroczystości dla werbalnego obrażania prezydenta, przekraczając tym samym wszelkie normy politycznych emocji. Nie spodziewaliśmy się, że no, dojdzie do no, takich właśnie takiej demonstracji, która jednak ten uroczysty charakter tego naszego spotkania zakłócała i było mi bardzo przykro z tego powodu, że te wystąpienia miały miejsce. To nie było właściwe miejsce do prezentowania w taki sposób swojej dezaprobaty do pana prezydenta. Sobotnią demonstrację w Pucku zorganizowali działacze KOD-u. Kilkoro z nich zostało spisanych przez policję. Swoje oburzenie na zachowanie wobec prezydenta Andrzeja Dudy wyrazili również inni działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Niegodne zachowanie tych ludzi nie ma nic wspólnego z postawą, którą reprezentują prawowici mieszkańcy tej ziemi, napisali w swoim oświadczeniu. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Czy będzie ulica Bydgoska w Warszawie? Siódme miejskie dni pamięci Holokaustu w Bydgoszczy. Bydgoszczy zasługuje na to, by jej imieniem nazwać jedną z warszawskich ulic, uważają przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber i podsekretarz stanu w kancelarii premiera Jarosław Wenderlich. W tej sprawie złożyli wniosek do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Łukasz Schreiber liczy na poparcie wniosku przez prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Mamy stulecie powrotu Bydgoszczy do macierzy. To jest więc bardzo ważny rok dla naszego miasta. Z kolei w Warszawie w dalszym ciągu nie ma ulicy Bydgoskiej. Stąd też taka inicjatywa, myślę, że w pełni pozytywna. Bydgoszczanie także uczestniczyli w zbiórce na odbudowanie stolicy pieniędzy. Liczymy na przychylne podejście. Władze Inowrocławia zapowiadają działania, które będą zwracały szczególną uwagę na inwestycje proekologiczne. Jak już teraz zapewnia prezydent, miasto może pochwalić się tytułem lidera elektromobilności w zakresie taboru komunikacji miejskiej. Według władz miasta Inowrocław już dziś spełnia wymogi dotyczące udziału ekologicznych autobusów w komunikacji publicznej. Nowe przepisy mają obowiązywać za 5 lat. To pierwsze miasto w Polsce z taborem całkowicie ekologicznym. Jest jedno miasto w Szwecji, jest jedno miasto w Polsce. Są dwa miasta w Europie, takiej średniej wielkości, w których 100% taboru autobusowego jeżdżącego w ramach komunikacji miejskiej po ulicach miasta. Są to autobusy, które spełniają wszelkie normy w zakresie ochrony środowiska. Po ulicach miasta jeżdżą w pełni elektryczne oraz elektryczno-hybrydowe autobusy. Obecnie mamy do dyspozycji 18 ładowarek wolnego ładowania, które są umiejscowione na terenie bazy pojazdów i one służą do nocnego ładowania. Natomiast mamy jeszcze oprócz tego 4 ładowarki szybkiego ładowania. W tej chwili władze miasta tworzą plan rozwoju elektromobilności w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród mieszkańców. Wyniki badań wskazują na to, że inowrocławianie chcieliby móc poruszać się rowerami oraz hulajnogami elektronicznymi. Duża część wskazała również na potrzebę rozbudowy ścieżek rowerowych. Inowrocław, Natalia Kurowska. Tylko 1/3 wsi w Polsce ma połączenie autobusowe z największą miejscowością w gminie. Wciąż wiele miejsc jest odciętych komunikacyjnie od świata. Pojawiają się jednak inicjatywy warte naśladowania. W Lubiczu uruchomiono właśnie nową linię autobusową, która łączy najmniejsze miejscowości w gminie i dowozi mieszkańców do centrum. Co ciekawe, jest ona całkowicie darmowa. Jest nowy autobus. Do góry? Tak, do góry.
Dzień dobry. Linia numer 107, nazywana roboczo Wsiądź i Jedź. Tak też jest w gminie Lubicz. PUS kursuje tu kilka razy dziennie. Czekam na operację na nogę, więc ja pieszo już tak se, więc szybciej jestem, nie? Ja jestem osobą jeszcze płacącą bilet 35, więc tu z przyjemnością skorzystam, ale tylko w pogodę taką, która nie pozwala zrobić spaceru. Miejscowość leży niedaleko Torunia. Z centrum gminy można łatwo dojechać do dużego miasta. Gorzej było z sąsiednich wiosek. Nowa linia ma to zmienić. Władze samorządowe postawiły na darmowy transport. Ma to zachęcić mieszkańców do korzystania z publicznej komunikacji i wesprzeć osoby, które nie mogą wydostać się ze swojego miejsca zamieszkania. To jest oferta skierowana do osób starszych, niepracujących, wykluczonych społecznie, czyli takich, których będą mogli skorzystać z transportu publicznego, a w normalnych warunkach byłyby to zaangażowane osoby, które musiałyby ją dowieźć, czyli albo to dzieci tych państwa, albo po prostu rodzina. Darmowa komunikacja w Polsce nie jest czymś nowym, na wsi zdarza się jednak rzadko. Wiele sołectw wciąż pozostaje odciętych od świata. Przykład Lubicza pokazuje, że można to zmienić. Na wsi mieszkają głównie starsze osoby. Czas dojazdu do większego ośrodka zajmuje od 20 do 80 minut. Kiedy nie ma takiej możliwości w ogóle, pojawiają się problemy. To jest ogromny problem dla tych osób, które nie mają własnego samochodu, nie mogą dojechać do pracy, nie mogą korzystać z infrastruktury ochrony zdrowia. Wykluczenie transportowe powoduje, że całe fragmenty regionów w naszym kraju nie biorą udziału w tym sukcesie, który nasze państwo i nasz kraj odnosimy od kilku lat. Według ekspertów warto też inwestować w ścieżki dla pieszych i rowerów. To również ważna forma komunikacji. Poprawia bezpieczeństwo, ale podnosi także walory turystyczne danego terenu. Powoduje, że więcej ludzi chce odwiedzać wieś. Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. Bez pamięci nie ma tożsamości, dlatego bydgoska młodzież z 7 i 8 liceum ogólnokształcącego przygotowała spektakl nawiązujący do wydarzeń z getta warszawskiego. Przygotowała i zaprezentowała z okazji Miejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pełen emocji spektakl obejrzeli m.in. lokalni politycy, przedstawiciele oświaty, uczelni wyższych oraz naczelnik bydgoskiego IPN. Dzieci, kobiety i mężczyźni, wszyscy bez wyjątku, zginęli z rąk Niemców. Największa, najokrutniejsza i dokładnie zaplanowana zbrodnia w ludzkości to śmierć około 11 milionów ludzi, w tym 6 milionów Żydów. Nieliczni, którzy ocaleli z Shoah, zostawili pamiętniki, listy lub relacje. Ich wartość rozumieją niektórzy młodzi ludzie. Gdyby nie to, że kiedyś ktoś zaczął o tym mówić, pisać, opowiadać, mimo że było to niesamowicie trudne, to nie mielibyśmy tego świadectwa i tej ogromnej historii, która jest na naszych barkach i której nie możemy porzucać nigdy. Wśród paniki i zamętu jedni krzyczeli. Płakali w głos, wzywając Boga na pomoc. W oparciu o wspomnienia ocalałych z Holokaustu, młodzież z 7 i 8 liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy stworzyła spektakl No więc co miałam zrobić, który nawiązuje do tragicznych wydarzeń w getcie warszawskim. Staramy się przekazać prawdziwe emocje, które uważamy, że mogły odczuwać te osoby w tamtym momencie. Zabieramy naszych widzów od momentu, kiedy jeszcze byli wolni, do momentu, kiedy getto jest zamykane i, no i dzieje się ta niewyobrażalna tragedia. Tytuł spektaklu jest jednocześnie nieustannie zadawanym pytaniem. Jak żyć po zagładzie, bez domu, bez bliskich, a później z cieniem nagromadzonych stereotypów. Wszelkie uprzedzenia, które nas dotyczą, obciążenia obu stron, i narodu żydowskiego i polskiego, są mniej więcej takie same. Nie zna się historii. Spektakl ma skłaniać do refleksji nad tragedią sprzed 75 lat. To się może wydarzyć, może się powtórzyć, jeżeli w nas nie będzie więcej empatii, więcej zainteresowania drugim człowiekiem. Żydzi polscy nie żyli w powietrzu, tylko żyli w Polsce. Oni byli tu w domu. Ten dom nie był, powiedzmy, zawsze łatwy, ale byli u siebie. Cały świat w tych strasznych chwilach nie znał egzaminu człowieczeństwa. Dlatego Holokaust to tragiczna historia wszystkich ludzi. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Były znakiem rozpoznawczym jednego z najstarszych bydgoskich kościołów. Teraz potrzebują gruntownego remontu. Organy w kościele akademickim Klarysek wydają z siebie już tylko fałszywe dźwięki. Dlatego jeden z wiernych postanowił działać i zorganizował publiczną zbiórkę. Potrzeba 50 tysięcy złotych. Chyba nic nie muszę mówić, wszystko słychać.
jeżeli chodzi o kolejny manuał. Tutaj nawet dźwięku nie ma. Instrument, który przez lata dopełniał msze święte w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bydgoszczy, wydaje z siebie ostatnie dźwięki. To nie kwestia wymiany kilku elementów i dostrojenia. Organy potrzebują gruntownego remontu. Jest tutaj takie miejsce, jakby dmuchawa była dziurawa. Słychać, że powietrze leci, ale nie ma kompletnie połączenia jednego manuału z drugim manuałem. No, instrument jest rozklekotany i wymaga kompletnego remontu. Warto byłoby właśnie w niego zainwestować. Zniszczenia dopełnił pożar silnika w sierpniu 2019 roku. Zamiast głównych organów piszczałkowych wykorzystywane są mniejsze, cyfrowe, ale i te nie są w idealnym stanie. Dlatego jeden z wiernych postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy. Jestem bydgoszczaninem i miłośnikiem tego kościoła, tego miejsca. Od kilku lat właśnie przychodzę tutaj na mszę. Wiem, z jakimi problemami zakonnicy się tutaj borykają. Wiem, że sobie, że tak powiem, finansowo na pewno z tym nie poradzą. Myślę, że bydgoszczanie mają naprawdę wielkie serca i damy radę. Kościół akademicki klarysek znajduje się w samym centrum miasta. Jest to jedna z najstarszych bydgoskich świątyń. Posługują w niej duchowni z zakonu braci mniejszych kapucynów. Świątynie ze względu na położenie chętnie odwiedzają turyści. Przyciąga nie tylko historia tego miejsca, ale również oprawa muzyczna mszy świętych. Muzyka kościelna, ta muzyka, którą słuchamy podczas mszy świętej, także akompaniament do pieśni kościelnych, z pewnością bardzo mocno wpływają na jakość liturgii i także na sposób przeżywania jej przez wszystkich, którzy gromadzą się w naszym kościele. By organy w pełni wykorzystywały swój potencjał, potrzeba 50 tysięcy złotych. Zbiórka prowadzona jest na portalu pomagam.pl. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. A jakie informacje sportowe pojawią się po wieczornym wydaniu zbliżeń? O tym Hubert Malinowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zawisza Bydgoszcz ostatni raz na stadionie przy ulicy Gdańskiej grał w połowie 2016 roku. Od tego czasu mecze domowe rozgrywał w Potulicach oraz przy ulicy Sielskiej w bydgoskim Fordonie. To najprawdopodobniej zmieni się w nadchodzącej rundzie wiosennej. Powrót Zawiszy na Gdańską zbiegnie się z obchodami roku Andrzeja Brończyka. Czynimy starania, żeby wszystkie mecze zostały rozegrane na obiekcie przy ulicy Gdańskiej, na naszym głównym stadionie. Wiadomo, jest to bardzo duże, ciężkie, trudne wyzwanie logistyczne, ale myślę, że damy radę. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich bydgoszczan do tego, żeby kupować wejściówki, bilety. Zapraszamy do uczestnictwa w tych meczach. To jest zespół, który gra dla wszystkich bydgoszczan. A nasz serwis sportowy, jak zwykle po wieczornych zbliżeniach, zapraszam na 21:45. Jakiej pogody możemy spodziewać się w walentynki? O tym Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. W najbliższych godzinach i w najbliższych dniach pogoda nie zamierza nas zaskakiwać. Nadal mówić będziemy mogli bardziej o przedwiośniu niż o pełni zimy. Jutro na termometrach od 3 do 5 stopni. Rano możliwe miejscowe opady śniegu. Później, czyli przed południem, padać może deszcz lub mrzawka. Po południu szansa na delikatne przejaśnienia. W sobotę cieplej do 6 stopni, a w niedzielę, uwaga, nawet do 10 lub 11 stopni. No cóż, nikogo nie dziwią już kwitnące śniegi, ale kierowców ostatnio podróżujących po trasie S5 zadziwiła barwa biała. Ale nie był to oczywiście śnieg, ale uwaga, sarnie albinosy. Drodzy kierowcy, noga z gazu, bo jak widać wspomniane osobniki nie tylko barwą odbiegają od standardów, ale także ich instynkt samozachowawczy trochę szwankuje. A szczegóły prognozy pogody oczywiście już za chwilę. Zapraszam. A na koniec zapraszamy też na spotkanie z ekologią. Sławomir Lewandowski zabierze widzów do toruńskich fortów, gdzie mieszkają nietoperze. Początek programu o godzinie 19:15. Spotkanie z ekologią to program, w którym Sławomir Lewandowski pokazuje działania proekologiczne w gminach regionu oraz promuje edukację ekologiczną. W najbliższym programie widzowie poznają mopki, nocki, gacki, czyli nietoperze. Ekipa programu wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska odwiedziła toruńskie forty. Bydgoszczy będzie szukać babki łysej, a na koniec przybliży widzom zwyczaje srok. 19:15, zapraszamy. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Do zobaczenia.